Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Bezmienny. No i tak, jesteśmy z powrotem w Stalkerze, Czyste Niebo. No i tak, jesteśmy tutaj w obozie Stalkerów w Kordonie, w tej wiosce. I mamy za zadanie udać się do, już Wam mówię. Musimy się udać na wysypisko tutaj. Zasięgnij u kopaczy informacji o Kle. Na wysypisko udajemy się tą drogą, także musimy się przetransportować do neutralnej bazy. No i tak, chwilę sobie wcześniej tam pooglądałem na YouTube, co tutaj mam w ogóle zrobić, bo nie ogarniałem totalnie. No i tak, i musimy Schowaj broń. najpierw pójść na to wysypisko, to już mówiłem, i potem na tym wysypisku musimy sobie szybko się przetransportować tam do naszego celu. A że wysypisko jest pełne bandytów, będziemy musieli to robić naprawdę szybko. I dobra. Tutaj się wolę uzbroić w strzelbę, ponieważ tutaj będą mutanty. Zapiszę sobie. No i lecimy sobie. Tam jest dalej przejście. Ty kawałek drogi jest, ale. Ale nic. Lecimy sobie. O, tu są zabite te mutanty. No i grupa stalkerów. Valerian, tu Banjo. To prawda, że zbierasz stalkerów? Dobra, super. Lecimy sobie. Zgadza się. Armia zupełnie przegięła. O. Mieli czelność nasłać na nas bandytów. Postanowiliśmy im się odgryźć. Właśnie, tam są bandyci, tak jak mówię przez radio. Musimy na nich uważać, jak tam wejdziemy. Piszę się na to. Mam z nimi własne porachunki. Będę u ciebie jutro i przyprowadzę jeszcze trzech gości. Hej, Goblin, co u ciebie nowego? Świetnie, wielkie dzięki. Do zobaczenia. O kurde. Armia naparzała właśnie do kogoś z KM-ów, Jakaś ale nie anomalia. oddalają się od bazy, bo mają Pietra. Czy pole psioniczne, czy jak to się nazywa? Dobra, Informuj tutaj mnie o musimy wydarzeniach. wejść. Tutaj powinno być czysto, aczkolwiek nie jest. No teraz jest już czysto. I tak, tutaj jest przejście do wysypiska. Tutaj dalej jak pójdziemy, także zapiszmy sobie. I zaraz spotkamy po prostu grupę. O, przeszukaj go. Grupę bandytów. Znaczy to ogólnie wysypisko jest całe zajęte przez bandytów, których będziemy musieli pokonać. Znaczy pokonać. Możemy na razie uciec przed nimi, a potem wrócimy, jak już będziemy mieli lepszy pancerz i lepszą broń, bo ich jest naprawdę sporo. Całe wysypisko to jest ogólnie taka miejscówka bandytów. Także sobie na razie koło nich tylko przebiegniemy, bo jeżeli się zatrzymamy, to nic okradną i będą chcieli nas zabić. Nieźle Także dokopaliśmy tym czekajcie, frajerom. już sobie tutaj ogarniemy. A, oni sobie już poszli. Super. Nawet nie wiedziałem, po co oni tutaj przyszli, ale dobra. Także tutaj są bandyci. I przed bandytami uzbroję się w lepszy karabin. I lecimy. Tutaj nie ma co się zatrzymywać, po prostu Ej, idziemy. kolego, odłóż tę Rozwalić go. pukawkę i podejdź tu. Musimy pogadać. Dobra, uciekamy przed nimi, bo to są bandyci. Wiadomość od bandyta. Ja nie chcę wiadomości od bandytów. I lecimy sobie do naszego miejsca przeznaczenia. Tutaj też są bandyci. Kurde, tutaj po ciemku to praktycznie nic nie widać, gdzie ja łażę. No i idziemy do naszego celu. Dobra, uniknęliśmy bandytów. Tam jest już posterunek stalkerów. Nie, tu są bandyci. Tu są wszędzie bandyci. Dobra, lipa. Zostawmy tych bandytów. Nie będziemy z nimi nic tutaj rozmawiać czy coś, bo to nie ma sensu. Oni nas będą próbowali albo okraść, albo zabić. Co byśmy nie zrobili? Przynajmniej teraz. Ja tam nie grałem w tą grę, więc nie znam się za bardzo, ale raczej tak będzie. Dobra, tutaj jest cel. I tak, co tu mamy zrobić? Przeszukaj zwłoki kopacza. To jest chyba ten kopacz. Co on ma? Dałem Kłowi część znalezioną w schowku. Klął jak szewc i powiedział, że nie zapłaci, dopóki nie znajdziemy reszty części. Naradziliśmy się między sobą i postanowiliśmy wysłać do niego Wasię.
To niezły blagier. Pomyśleliśmy, że może uda mu się namówić Kła, żeby zapłacił nam chociaż część. Mam nadzieję, że nic mu się nie stanie po drodze. No stało mu się, jak widzicie. Wydobądź informacje z posłańca kopaczy. Gdzie jest ten posłaniec kopaczy? Tutaj. O, stalkerzy są tam, Bogu dzięki. Już kurde, miałem dosyć tych bandytów, dobra. Lecimy sobie do... no tam. O, i robi się już jasno. Która jest godzina? 3:57. No, czyli tak jak mówiłem, o 4 rano już jest mniej więcej jasno. A, tutaj jakieś te, ale dobra. Jakieś mutanty mogą nam czasami wyskoczyć, ale mamy broń. Także nie ma się czego obawiać. Dobra, lecimy sobie. Tam, gdzie mieliśmy pójść. Dobrze idę? Tak, dobrze idę. No i zaczęło padać. Tu się nasi stalkerzy z kimś strzelali. Ej, kolego, uważaj. Kręcą się tu te pieprzone psy. A, psy. No to na psy to najlepsza jest strzelba. Dobra. Co tu mam zrobić, kolego? Mamy chyba tam pójść. Dobra, co my tu mamy zrobić? Zabij ślepe psy blokujące posłańca kopacze w dolinie. Mamy zabić ślepe... Aha, one tu idą, dobra. No chodźcie. Dobra. Dobra, jeszcze kilka tutaj zostało. Pięknie. Dobra, chłopie, co ty tam masz do powiedzenia? Dzięki, koleś, uratowałeś mnie. Nazywam się Vasian. Popatrz tylko. Idę sobie spokojnie na zachód. Lol, jaki głupi pupsy. A tu nagle wyrastają przede mną jak spod ziemi te bezokie bestie. Opróżniłem w nie 3 magazynki, ale nie dawały mi spokoju i zagoniły aż tutaj. Teraz już nie dogonię tego stalkera. Na pewno dotarł do Doliny Bloku. Zapewne tak. Mów. Dobra, podążaj za kłem do Doliny Mroku. Gdzie jest Dolina Mroku? Ech, to chyba jakaś nowa lokacja. Tak, to jest jakaś nowa lokacja. Dolina Mroku. Podążaj za kłem do Doliny Mroku. Dobra, czyli wejście tam jest koło bandytów. A nie, wolność. To ci z wolności to są akurat spoko. Tutaj przejdziemy sobie później pod wolność. Wolność, dobra, tu są najwyżej chyba mutanty. Dobra, pójdźmy sobie w takim razie tutaj. I lecimy sobie do Doliny Mroku. Wysypisko już zostawimy w tyle. Po co tutaj mamy łazić po tym? Tylko z tymi bandytami się użerać. Dobra. Oj, coś, chwilę miałem laga, ale okej. Nieważne. No, teraz też. Co mi tak jakoś laguje? Nie wiem, czy to przez ten deszcz, czy przez co. Dobra, lecimy sobie. Tutaj jakieś martwe ciała są. To są chyba mutanty zabite. Nie, to są stalkerzy. Ciekawe. Możliwe, że się z bandytami po prostu bili. Kurde, co tu się działo? Ciekawe. Nic nie ma w tym, a tego nie mogę nawet przeszukać. Ciekawa sprawa. Czemu tu jest tyle umarłych stalkerów? Towar w róże. Jakiej róże znowu? Aha, tutaj mamy obozowisko naszych. Dobra. Spoko. Siema, stalkerzy. Dobra, to jest wolność, to jest spoko. Z nimi możemy sobie tutaj pertraktować, że tak powiem. Także jest ok. To pójdźmy sobie jeszcze ogarnąć to ich obozowisko. Może mają coś na sprzedaż fajnego. Albo do ulepszenia, albo nie wiem, cokolwiek. Zanim sobie pójdziemy tam do Mrocznej Doliny. Dobra, tu chyba można wejść. Dobra, ale nie trzeba. Można, ale nie trzeba. O, czy ja tam widziałem... A to wyglądało trochę jak artefakt, te takie przebłyski. Nie, to nie jest artefakt. To na pewno nie jest artefakt. Dobra, zobaczmy sobie tutaj to ich obozowisko. Dzień dobry, witam panów. Jak tam leci? Mogę porozmawiać? Top Hlitark.
Co sprzedajesz? Różne śmieci, pokaż. No tak, w sumie różne śmieci. Tak jak powiedział. Dobra, spoko, chowam broń. Zamieniam się w wyrazy szacunku dla uczciwego człowieka. Dziękuję. To odpowiada, że... Dobra, mogę to zrobić, zanim tam pójdziemy do Mrocznej Doliny. Aha, dobra, ja tam już byłem. Okej. Dobra, musimy iść tam po tego świeżaka całego. Ale ogarnijmy sobie resztę tutaj ludzi, którzy tutaj są. Może jest jakiś monter albo jakiś... Co dla mnie masz? Dobra, nie warto. O, ulepszyć możemy coś. Dobra. AKM mamy w sumie sprawny. To możemy naprawić. To jest sprawne. Dobra. No mów. Wszystko mamy. Handel. Jest to jakiś główny handlarz? No dalej. Nie, nie ma jakiegoś głównego handlarza, który by miał zbroję i takie inne rzeczy. Siemasz, bracie. Siemasz, bracie, okej. Okay. Dobra, mamy iść po tego całego świeżaka. Tu jest jakaś skrzynka. Nie takie se rzeczy, ale będą. Jesteś tu jedynym? Aha, to jest ten. Dobra, on tu w sumie też nic nie ma. Dobra. Możemy pójść po tego świeżaka całego. I zrobiło się jasno. O której się robi jasno? Piąta. Czyli o piątej jest już tak jasno. Ale kurde, burza jest. Gdzie jest ten cały świeżak? Daj mi stare składa ze skrzynki narzędziowe. Dobra, tutaj. Czyli musimy ruszyć w tą stronę. Dobra, wyłączę już tą latarkę, bo jest jasno. I lecimy sobie po to PDA. Tutaj chyba są bandyci, ale dobra. Możemy się nimi nie przejmować. I w tym odcinku pójdziemy jeszcze do tej Mrocznej Doliny. W takim razie. To mógłbym wyjść w sumie na górę, zobaczyć co tam jest. Może jakieś artefakty czy coś. Nie, nic tutaj nie ma. Niestety. Albo stety, nie wiem. No i tak. Jest skrzynka narzędziowa. Jest i PDA. I wracamy się. O, tam są chyba mutanty, ale dobra. Nieważne. Komu mamy dostarczyć to PDA? No temu. Dobra, lecimy. Tutaj artefaktów chyba nie ma. Z tego co widzę. Tak, tutaj artefaktów nie ma. Więc możemy sobie wyciągnąć. Chociaż, czekajcie. Nie, tutaj nic nie ma. Tutaj definitywnie nic nie ma. Ale za to jest... Jest człowiek, do którego mamy zanieść to stare PDA. No i pójdziemy sobie... Może nam da jakąś nagrodę czy coś. I ogólnie przydałby nam się... Przydałoby nam się pieniądze. Był ten? Pogadamy, jak schowasz tę broń. Chyba schowam, okej. Nie, to był ten na dole chyba. Słucham. Wyrazy szacunku dla uczciwego człowieka. Wyrazy szacunku dla uczciwego człowieka. Ja chcę z tobą pogadać, chłopie. No. Cześć, na imię. Tak, proszę. Co dostaliśmy? Naboje. BPP. Nie wiem o co chodzi. Wódka, kozak. Okej. Okay. Gówno chodzi. Może by się odkupił. A co to? Apteczka za 2000. Co to za apteczka? Przemyślę to. Dobra, nie będę kupował apteczki za 2000. Idziemy stąd. Idziemy sobie do Mrocznej Doliny w takim razie.
W sumie nie wiem, ile już to nagrywam, ale... O nie, 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 nie. Tu trzeba jakoś naokoło. Pomóż, obóz w korycie rzeki. Gdzie jest ten cały obóz w korycie rzeki? No 4 sekundy, chłopie, ja tam w 4 sekundy nie dotrę. No i lecimy. Tu jest przejście do Mrocznej Doliny. No, do Doliny Mroku, czy tam. Zwał jak zwał. Wolę rozmawiać bez gnata wycelowanego w twarz. Spoko, ja tu już lecę stąd. Także trzymajcie się, ludzie, tutaj z wysypiska. Walczcie z bandytami. I do widzenia. I zobaczymy sobie, co w tej Dolinie Mroku znajdziemy. No i tu coś piszą na Steamie, ale to zaraz. Zaraz się tam ogarnie. Ale na razie musimy sobie ogarnąć tą całą Dolinę Mroku. Myślę, że zameldujemy się tam, gdzie trzeba. Objęta kwarantanną. Odłóż broń i podejdź tu bardzo powoli. Żadnych gwałtownych ruchów. Chcę tylko z tobą pogadać. Co, znowu jakieś znowu bandyci? Schowaj broń i stój bez ruchu. To są bandyci? Chyba to są bandyci! Kurde, no. To było ciekawe. A nie, 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 na quick save sobie to zapisałem przecież. Lol. A to byli bandyci. Ciekawe. Dobra, to sobie od razu zobaczę na PDA. Jak coś, no to ich pozabijamy. Dolina Mroku jest objęta kwarantanną. Odłóż broń i podejdź tu bardzo powoli. Żadnych gwałtownych ruchów. Chcę tylko z tobą pogadać. Nie, to jest wolność. Dobra. No to odłóżmy broń, zobaczymy, ale to tak testowo. Powiem, że jak odkłada się broń, to oni chcą nas wtedy... Jeżeli to są bandyci, to wrócę tutaj i... Co jest, kurde? Czemu oni do mnie strzelają? Super, dobra, jeszcze raz. Czemu oni do mnie strzelają? A w ogóle jaką ja mam misję? Ja nie mam kogoś przypadkiem zabić, czy coś? Bo jak tak, no to ich kropniemy. Dobra, zobaczmy. Dolina Mroku jest objęta kwarantanną. Odłóż broń i podejdź tu bardzo powoli. Pomóż dowódcą posterunku, nie. Chcę tylko z tobą pogadać. To lepiej sobie tutaj podejdźmy powolutku. Schowaj broń i stój bez Dobra. Ruchu. Tylko czegoś spróbuj, a pójdziesz do piachu. Stoję bez ruchu. Stój spokojnie, braku. Nie będzie spokojnie, ruchu. Spokojnie. Tylko mnie nie zabijajcie, bo jeżeli to jest wolność, to nie są bandyci, to... Dobra, stalkerze, nie ruszaj się. Kim jesteś i co tu robisz? Dobra. Pewnie już nie żyje. A tobie radzę zmywać się stąd, jeśli nie chcesz skończyć. Spoko, spoko. Ktoś nas ciągle atakuje. Widać, że się na tym zna. Za każdym razem nie mamy szans. Kontrolujemy wszystkie drogi prowadzące w Dolinę Mroku, ale to wcale nie przeszkadza temu, kto nas atakuje. Jeśli szukasz informacji na temat kła, spróbuj w bazie wolności. Witam. Dobra, już nie chcecie mnie zabić? Dobra, to jednak ich nie będziemy atakować, oni są dobrzy. Tylko mnie nie zabijajcie, ludzie. Możemy z nimi pogadać? Tu Alfa. Co to za strzelanina? Co się tam dzieje? Dobra. A jak wyciągnę broń przy nich? Kolejny atak. Najemniku, sprawdź, czy w placówce ktoś przeżył. Spoko, spoko. Dobra. No czyli to byli oni po prostu tak z tego, z przyzwyczajenia nas sprawdzili. No dobra, to jest ten pistolet, którego używałem, tak. Ciekaw, czy jak podejdę do nich z bronią, to teraz nie, już teraz mnie nie chcą zabić. Czyli okej. No czyli już jest jasno. Nie, o, tam jest jakaś anomalia. Pomóż w odparciu ataku, dobra. Pomożemy najpierw w odparciu ataku. I dobra, myślę, że pomożemy im i na tym skończymy odcinek. O, tu. O nie, tu wszyscy umarli. Niefajnie. Hej, co się tam dzieje? Zgłaszać się. Kurde. Jeszcze psy mnie tu zaatakowały. Kurde. Głupie psy. O, chodź. Ej, muszę się przeładować. Dobra, chodźcie tu. Dobra, czysto. Czysto, pięknie. I teraz przeszukajmy sobie ich.
Czyli te psy po prostu pozabijały tych naszych. No niestety. O, fajna muzyka jest w tej Dolinie Mroku. Nie powiem, podoba mi się. Dobra, bandażami sobie zabandażujemy. Weźmy sobie to. O. Czyli to jest kraina tych od wolności. Tu jest jakaś anomalia. Mógłbym sobie ją zbadać. Zapiszę sobie. Ciekawa sprawa, no. Pokazuje, że tu jest jakaś anomalia. Znaczy, artefaktów tu chyba żadnych nie ma. A, artefaktów tu nie ma. Dobra, także tak. Wrócimy sobie chyba do nich. Czy... Nie, nie muszę do nich wracać. Nie no, chyba muszę, bo przecież... Sami mi kazali zobaczyć, czy ten... Czy... Nie, 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 nie muszę do nich. Dobra, pójdę tutaj. Odszukaj bazę frakcji wolność. Czyli tak, musimy po prostu odszukać bazę frakcji wolność. O, mam 2000... Ponad 2700 ponad tutaj naboi do PMMA i do SMG tego wektora. Także jest ok. Dobra. Ale myślę, że porozmawiamy sobie już z tymi tutaj frakcjonistami, czy jak to się nazywa, tej wolności. Już po jakaś rura. Ciekawe, czy da się tu wejść. Co to jest? Spoko, spoko. Dobra, także tutaj sobie już wejdziemy w kolejnym odcinku. Ja się już z wami żegnam. Także trzymajcie się i do kolejnych odcinków tam. Tutaj już będziemy sobie z tymi z frakcji Wolność gadać, także cześć.